Państwo, w ramach 14 Dni Pruszkowa na zaproszenie prezydenta miasta Pruszkowa, pana Jana Starzyńskiego, nasze miasto odwiedzili przedstawiciele gminy Pruszków, pisanej przez ukreskowane, a położonej w województwie opolskim. Witam panią burmistrz gminy Pruszków, panią Różę Malik i witam prezydenta miasta Pruszkowa, pana Jana Starzyńskiego. Pani burmistrz, proszę powiedzieć, jakie wrażenia z wizyty w naszym mieście? Przede wszystkim to, co nas tutaj uderza, to jest mnóstwo zieleni. To jest chyba rzadki przypadek w kraju, że jest tyle terenów zielonych i tak zadbanych terenów zielonych, że to jest tak przyjazne miasto dla ludzi, gdzie jest kontakt z przyrodą. W sumie w samym centrum jesteśmy teraz. Parki, mnóstwo drzew, koło nawet bloków spółdzielczych. Jest to dla nas przeolbrzymie wrażenie, dlatego że jesteśmy gminą miejsko-wiejską, a u nas najpopularniejszym zajęciem jest składanie wniosków o wycinkę drzewa, co mnie bardzo boli, a tutaj widać po prostu, że władze miasta dbają o to i chyba ludziom na tym zależy. Bardzo dziękuję. Super, że takie wrażenia i że zieleń w naszym mieście się tak podoba. Panie prezydencie, czy to pierwsza wizyta przedstawicieli gminy Pruszków w naszym mieście? Nie, bynajmniej. Z Pruszkowem współpracujemy od początku lat 2000. Były już jedne dni Pruszkowa, nie pamiętam dokładnie w którym roku, kiedy gościliśmy bardzo liczną delegację, również z zespołem muzycznym.
występowali wówczas na Zniczu. Myśmy w drodze rewanżu bywali na dniach Pruszkowa w Pruszkowie. No i w końcu może spróbujemy którąś ze szkół podstawowych zbliźniaczyć z jakąś szkołą Pruszkową, podstawową na terenie Pruszkowa Opolskiego, bo to może być bardzo ciekawe dla naszych dzieci. Bardzo Państwu dziękuję. Pan prezydent wspomniał, że już zespół z gminy Pruszków gości u nas, a dzisiaj ponownie będziemy mogli oglądać występ zespołu z gminy Pruszków, pisanej przez ukreskowanej i położonej w województwie opolskim. Dziękuję Państwu bardzo. Lila wrzosy w lasach kwitną, zaszumie wiatr w gałęziach drzew. Ku zieleń ściele się jak dywan, a ponad nim leszczyny krzew. Prowadź mnie, Gruszko, na polanę, gdzie pięknie kwitnie wrzosów ton. Uplotę sobie piękny wianek, ozdobię nim swój wiejski dom. Biały domek mój ma otwartą sień. Gościu, proszę wejść, nie namyślaj się. Wśród zielonych ścian świeży zapach ziół, a najwięcej w nim wrzosu niesie woń. Ej, mi nie z ale już się umie, hej, uważaj.